Witam bardzo serdecznie z Forum Ekonomicznego w Krynicy, czyli z polskiego Davos, ale nie ukrywam, że o wiele bardziej wolałbym być teraz we włoskiej Bolonii. Tam reprezentacja Polski zadebiutuje pod wodzą Jerzego Brzęczka. Zresztą tutaj, owszem, wielkie rozmowy o wielkiej ekonomii, ale i tak na końcu każda rozmowa, jaką prowadzę, zbacza do dwóch kwestii. Po pierwsze, czemu nam nie poszło na mundialu w Rosji, a po drugie, czy Jerzy Brzęczek jest w stanie to wszystko naprawić. Widzę przed nim 5-6 wyzwań. Po pierwsze, no najważniejsze to jest zbudować drużynę od nowa. To są słowa Kamila Glika. Budować drużynę od nowa. Bo jak napisano zresztą w raporcie sztabu kadry tym pomundialowym, drużyna tam została rozbita i sam Nawałka przyznał, że nie był w stanie jej zebrać do kupy, nie był w stanie zintegrować drużyny. Moim zdaniem wszystkie aspekty sportowe nam nie pomogą, jeśli ta grupa znów nie będzie tworzyć takiej jedności, jak przed Euro 2016, jak na samym turnieju, jak także w eliminacjach do mundialu w Rosji. Widzieliśmy to na filmikach, łączy nas piłka. Tam była fantastyczna atmosfera. Żartem można powiedzieć, że jak Brzęczek ma przywrócić atmosferę, skoro w kadrze nie znalazł się atmosfericz, czyli Sławek Peszko. No ale żarty na bok, Sławek nawet w kwestii atmosfery nie pomógł tam na mundialu w Rosji, wszystko się rozsypało. Zobaczcie, że zaowocowało to nawet kwestionowaniem przywództwa Roberta Lewandowskiego i opaski kapitana dla niego. Swoją drogą cieszę się, że tym kapitanem pozostał, że Brzęczek go jakby bardzo szybko na pierwszej konferencji namaścił, bo to dopiero mielibyśmy kłopot, gdybyśmy mieli najlepszego zawodnika sfochowanego, obrażonego odebraniem mu opaski kapitana, podczas gdy tam w Rosji zawiedli wszyscy, więc bardzo duże wyzwanie. Największe, pierwsze, to jest zintegrować drużynę, żeby znowu na boisku jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To nas powiodło do na przykład zwycięstwa z Niemcami na Stadionie Narodowym, do remisu z Niemcami na Euro 2016. Znów taką kadrę, gdzie nawet jeden popełni błąd, zaraz drugi biegnie, poprawia, naprawia. Drugie wielkie wyzwanie dla Jerzego Brzęczka to sprawić, żeby Brzęczek wydobył potencjał, olbrzymi potencjał z naszych dwóch zawodników środka pola, czyli z Piotra Zielińskiego i z Karola Linettego. Obaj świetnie grają w klubach, obu chwalą kolejni już trenerzy. Zobaczmy, Maurizio Sarri powiedział, że Piotr Zieliński to przyszły Kevin De Bruyne. Carlo Ancelotti, nowy trener Zielińskiego, mówi, on kiedyś może być jak Luka Modric, tylko musi przestać być nieśmiały na boisku. Coś się z Piotrkiem dzieje takiego, że jak przyjeżdża na kadrę, to widzimy ćwierć tego zawodnika, co w barwach Napoli. I to jest wielkie zadanie dla Brzęczka, bo zobaczmy, że Adam Nawałka potrafił wydobyć potencjał, znaleźć miejsce, znaleźć pomysł na Roberta Lewandowskiego. U poprzednich selekcjonerów Lewandowski ciągle mieliśmy żal, że to nie jest ten sam napastnik, który strzela 4 gole Realowi Madryt w barwach Borussii Dortmund, król strzelców Bundesligi, że to nie jest ten sam goleador, co w barwach Bayernu Monachium. I pamiętacie, że już nawet dochodziło do tego, że kibice gwizdali na Roberta Lewandowskiego. Pamiętny mecz z Danią, swoją drogą najlepszy mecz chyba i jedyny tak dobry Piotrka Zielińskiego w reprezentacyjnych barwach. Więc znaleźć na niego pomysł, czy jako ósemka w tej kadrze za plecami mającego przed sobą dwóch napastników. Proszę bardzo, ale to jest wielkie zadanie i w ogóle chciałbym, żeby Brzęczek, tak jak Nawałka, zbudował swoich paru zawodników i żeby oni swój potencjał pokazali naprawdę w kadrze. W przypadku Nawałki tak też było z Arkiem Milikiem, jego synkiem, jak to my mówiliśmy, ale też któremu powołania do kadry dodały pewności siebie i pomogły zrobić tą wielką karierę. Moim zdaniem bez Nawałki Milik nie byłby tutaj, gdzie dzisiaj nie byłoby tego transferu z Ajaxu do Napoli. I tego samego życzę Brzęczkowi. Może dotknie
Karola Linettego, też doskonałe recenzje w Sampdorii, choćby w ostatnim meczu z Napoli miał 10 odbiorów, a w kadrze głowa jest gdzie indziej, tak? To nie jest przypadek, że on nie zagrał ani jednej minuty na Mundialu w Rosji. Trzecim takim wyzwaniem dla Brzęczka to jest moim zdaniem redefiniowanie naszej defensywy. Zobaczmy, że przez lata co jak co, ale o defensywę mogliśmy być spokojni. Co innego, inne formacje, pomoc, to już nie mówię, reżyser gry zapomnij. Atak to Robert Lewandowski, no gdzie są skrzydłowi, kto mu ma dogrywać piłkę. A jednak bramka i środek obrony to była taka solidność. Dzisiaj tam ta obrona jest kompletnie zdewastowana. Właściwie jedynym takim stałym punktem jest Kamil Glik, który niestety, jak widzimy na początku sezonu, też jakoś nie przesadza z formą w AS Monaco, choć może to jest też związane z rewolucją w tym klubie, mnóstwo nowych, młodych zawodników, no ale przynajmniej on takim filarem, punktem odniesienia w defensywie będzie. Pytanie, kto obok niego, tak? No mamy wielki problem. Thiago Cionek został jakby już spalony w kadrze i przez kibiców, i przez selekcjonera, niepowołany nawet, mimo takiego stabilnej formy we Włoszech. I my chyba trzeba już o nim zapomnieć. Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk, niepowołani z Legii i chyba mieć trudno o to pretensje. Michał Pazdan wielki problem ma sam ze sobą. Wydawało mi się, że jak już ten transfer po raz kolejny z Legii się nie dokonał i po raz kolejny został w Ekstraklasie, już zacznie grać, a widzieliśmy, że no niestety i jego głowa jest chyba gdzie indziej, bo to nie umiejętności, tak? To jest chyba tylko głowa. Zobaczmy, że w tej sytuacji powołuje Jerzy Brzęczek Jana Bednarka, który nie gra, który siedzi na trybunach w Southampton. Jest w tej samej sytuacji, co na początku poprzedniego sezonu, mimo tak świetnego miesiąca ostatniego minionego sezonu, kiedy nawet został piłkarzem maja w Southampton, a jednak znowu trybuny, jednak ktoś tam kupiony na jego miejsce i to on gra, a nie Janek, a jednak powołany. No i teraz pytanie, czy on, czy może Marcin Kamiński, czy to jest format na takiego partnera dla Glika? No, nie mam dobrych wspomnień z jego meczów, tych towarzyskich przed Mundialem w Rosji. Podejrzewam, że wielu z Was, bądźmy szczerzy, odetchnęło, kiedy się okazało, że jednak Marcin Kamiński na Mundial nie jedzie, był tym rezerwowym, że jednak mimo tego barku pojechał Kamil Glik. Bok obrony, lewa strona, mamy ten sam, co odwieczny problem, że nie mamy nikogo na tą lewą stronę. Teraz nawet nam się kontuzjował Maciej Rybus, więc Arkadiusz Reca, tak, ale nie grający jeszcze w Atalancie Bergamo, czy z Ekstraklasy Rafał Pietrzak. No, duży problem dla Brzęczka. Jedynie mimo braku Łukasza Piszczka stabilność na tej prawej obronie, tam naturalnym następcą Piszczka jest Bartek Bereszyński. Czwarty według mnie wyzwanie dla Brzęczka to jest obsada bramki. Zobaczmy, że tutaj u Adama Nawałki to było tak, że w 18 meczach o punkta bronił Łukasz Fabiański, w 10 Wojtek Szczęsny, ale kiedy dochodziło do kluczowych meczów, wchodził Szczęsny. Czy to były właściwe decyzje? Z jednej strony wydawało się nam, że mamy tutaj kłopot bogactwa, inni selekcjonerzy mogą naszemu zazdrościć tego bólu głowy. Akurat mamy dwóch świetnych bramkarzy, wiele kadr chciałoby jednego takiego, jakich my mieliśmy, dwóch czy nawet trzech. Ale mam wrażenie, a już na pewno jeśli chodzi o Mundial w Rosji, że jednak Nawałka nie do końca dobrze obsadził. Powinien był bronić Łukasz Fabiański. I tutaj pytanie, kogo namaści na numer jeden? Moim zdaniem zasługuje Fabiański na tą rolę. Choćby tą postawą. Po pierwsze, no, broni cały czas w ukropie, jest w swoim West Hamie, ale też całą swoją drogą życiową, postawą w kadrze. Zero focha, mimo że kiedy selekcjonerzy wstawiali go do bramki kosztem rywala, on nigdy nie dał pół powodu, żeby go z tej bramki wyjąć. Pamiętamy, i za Leobenhakera, i za Smudy, i za tam kontuzja bardziej może, Waldemara Fornalika, i teraz za dwa razy na dwóch turniejach za Adama Nawałki. To jest ważna decyzja. Według mnie numerem jeden powinien być Łukasz Fabiański, ale chodzi mi o to, żeby po prostu jasno to określił Jerzy
Brzęczek i wreszcie wyzwanie numer 5, no to atak. Kto obok Roberta Lewandowskiego? Tu też jest nadmiar bogactwa, bo to nie tylko jest decyzja przed meczem z Włochami, czy Arkadiusz Milik, co podejrzewam, że on jednak zacznie, tak? Choćby z racji tego jego wieloletniej współpracy już z Robertem Lewandowskim. Nie było jej, wręcz widzieliśmy klęskę komunikacyjną między nimi, jedno podanie w całym meczu z Senegalem między nimi, no ale jednak znają się w formie, Milik postawił na niego Carlo Ancelotti, chociaż przychodząc do Napoli mógł przecież go, nie wiem, zażądać innego, lepszego, droższego napastnika, nie zrobił tego, ma zaufanie Ancelottiego i nie zdziwię się, jeśli Brzęczek na niego postawi, ale jest przecież Krzysztof Piątek, no fenomenalne wejście smoka, wejście z drzwiami, z futryną do Serie A, gol już w szóstej minucie, gol w pucharach, w Pucharze Włoch, widać, że ten chłopak po prostu wszedł jak po swoje, w ogóle zaprzeczając stereotypowi polskiego piłkarza, który najpierw musi się aklimatyzować, widzę, dogadać z trenerem, może trener go nie będzie lubił, tak jak. Piątek wszedł i bum bum i gole. Strzela bardzo, myślę, że go zobaczymy w Bolonii, natomiast nie wydaje mi się, że od pierwszych minut, ale zobaczmy. Przecież jeszcze jest Mariusz Stępiński, gol przeciwko Juventusowi, kapitalny. W poprzednim sezonie gole strzelane Napoli, Milanowi, Interowi, więc absolutnie można nawet wręcz się dziwić, czemu nie dostał powołania już teraz, czemu nie dostał powołania na Mundial w Rosji. Jeśli krytykować Nawałkę za selekcję, to może właśnie na przykład w tym przypadku jest Dawid Kownacki, oddelegowany do U21, ale przecież wróci i będzie chciał w tej kadrze jednak odcisnąć swoje piętno. Przypomnijmy, że to zawodnik, który wszedł w meczu z Senegalem ratować wynik i dał niezłą zmianę, który zagrał od pierwszych minut w meczu o wszystko z Kolumbią, więc absolutnie już integralna część tej drużyny. Kamil Wilczek, no to chyba go w tym nadmiarze bogactwa skreślamy. Widzę, że kolejny selekcjoner już jakoś tak nie dowierza lidze duńskiej. To było 5 wyzwań dla trenera, selekcjonera Jerzego Brzęczka. Na koniec jeszcze jedno, to 6, żeby się w końcu określił, czy on bardziej jest selekcjonerem, czy wujkiem, żeby nam powiedział właściwie, dlaczego powołuje Kubę Błaszczykowskiego i w jakiej roli, bo ja słyszę, że to jest rola właśnie w budowie drużyny, że on mu jest potrzebny w szatni, na ławce. No ale to w takim razie niech Kuba zagra ten ostatni, pożegnalny mecz w kadrze i niech zacznie występować w nowej roli, bo w takiej, kiedy mimo, że nie gra w Wolfsburgu 7 minut w tym sezonie jak dotąd, no to budzi to kontrowersje także wśród samych zawodników, co od nich słyszymy i nie pomoże w tym największym wyzwaniu, od którego zacząłem, czyli w budowie drużyny od zera, jak to określił Kamil Glik. To jest moich 6 wyzwań dla Jerzego Brzęczka. Jeśli uważacie, że są kolejne, zapraszam do komentarzy. Jeśli się nie zgadzacie z tymi wyzwaniami, komentujcie. Chętnie się z Wami pokłócę w komentarzach. Dziękuję bardzo za wszystkie suby, które już mi daliście. No i widzimy się na kanale Polsport. Do zobaczenia.